Wiedźmin. Pani Vivien? Liczyłaś na to, że zginę. Liczyłam. Uważałam, że jesteś taki sam jak rycerze. Dobry na turnieje, bezradny wobec prawdziwego zagrożenia. Myliłam się. Podobno często odwiedzasz te polany. To jest miejsce, w którym wszystko się zaczęło. Skoro nie zdołałam się przed tobą uchronić, to chcę, żeby to się dokonało właśnie tutaj. I bez świadków. Co ma się dokonać? Przecież jesteś Wiedźminem. Wynajęto cię, żebyś mnie zabił, prawda? Więc zrób to teraz. I proszę, zrób to szybko. Nie będę stawiała oporu. Wiedźmini polują tylko na potwory. A i tak nie na wszystkie. Ty nie jesteś potworem. Kim w takim razie jestem według ciebie? Prawdopodobnie zostałaś przeklęta. Nie wiem jeszcze przez kogo i dlaczego, ale mam nadzieję się dowiedzieć. Skoro nikt ci nie dał zlecenia na mnie, to skąd to zainteresowanie? Guillaume cię napuścił, prawda? Chciał ci pomóc, więc poprosił mnie o przysługę. Jeśli mogę coś dla ciebie zrobić, to chętnie to uczynię. A dlaczego miałabym ci zaufać? Bo zaufała mi księżna, bo też jestem odmieńcem. Bo takie przypadki to dla mnie chleb powszedni. Sama wybierz powód. Nie wykorzystasz tego, co powiem przeciw mnie? Nie rozpowiesz wszystkim? Nie masz się czego obawiać. Chcę ci pomóc. Nic nikomu nie powiem, chyba że uznam to za konieczne. Dobrze. Niech będzie. Powtórzę ci, co opowiedziała mi kiedyś matka. Gdy była ze mną w ciąży, ona i ojciec spędzali wspólnie czas na skraju lasu. Tu, na tej łące. Matka uwielbiała słuchać śpiewu wilgi. Gładziła brzuch i mówiła: chciałabym, żeby moja córeczka była taka piękna jak ten ptak. Ale w lesie żyła istota, która zazdrościła moim rodzicom szczęścia. Pewnego dnia stanęła przed nimi i powiedziała, że cały las jest jej własnością, a oni ośmielają się cieszyć czymś, co nie należy do nich. Zażądała zapłaty. A gdy rodzice odparli, że nie mają nic, powiedziała, że w takim razie ich nowonarodzona córka będzie należała do niej. Rodzice opisali ci tę istotę? Nazywali ją nimfą zrodzoną w głębi lasu bez matki i ojca. Ale kiedy klątwa się objawiła, byłam za młoda i zbyt zrozpaczona, żeby wypytywać o szczegóły. Co stało się później? Na początku nic się nie działo. Urodziłam się całkiem normalna i rodzice zapomnieli o tamtym zdarzeniu. Ale kiedy skończyłam 15 lat, klątwa zaczęła działać. Początkowo tylko podczas pełni, ale teraz doszło już do tego, że nawet za dnia muszę stale używać magicznej maści, żeby wyglądać normalnie. Dlatego myślałam, że ktoś się zorientował i wezwali cię, żebyś mnie zabił. Właściwie, idąc tutaj, byłam już pogodzona ze śmiercią. Może to lepsze niż całkowita i trwała przemiana, bo myślę, że właśnie to mi grozi. Maść, której używasz, to bardzo silny, magiczny środek. Stosowanie go przez długi czas i w dużych ilościach może być niebezpieczne dla osoby nie mającej magicznego immunitetu. Czułam to. Dlatego wiedziałam, że w końcu będę musiała z tego zrezygnować i pożegnać się na zawsze z ludzką formą. Ta klątwa może być odwracalna. Spotkałem się kiedyś z przypadkiem barona trwale zaklętego w kormorana. Udało mi się wyleczyć go całkowicie. I naprawdę możesz coś takiego zrobić też dla mnie? Niczego nie gwarantuję. Twój przypadek jest ciężki, bo zostałaś obłożona klątwą jeszcze przed narodzeniem. A czar, jak mówisz, potężnieje. Możemy spróbować przenieść tę klątwę z ciebie na kogoś innego. Co? To wykluczone. Nie będę narażała niewinnych osób. To jedyna metoda?
Jedyna całkowicie bezpieczna dla ciebie. Czyli jest inna? Tak kategorycznie rezygnujesz z pomocy? Przeniesiona klątwa prawdopodobnie miałaby słabsze działanie na tego, kto ją przyjmie. Nie chcę nawet o tym słyszeć. Jest i inna. Starożytny rytuał z użyciem jaja wilgi powinien trwale usunąć klątwę. Ale muszę cię ostrzec. To może mieć dla ciebie bardzo poważne konsekwencje. Jak to? Jakie? Zostałaś związana czarem jeszcze przed narodzeniem. Podczas rytuału klątwa zostanie przeniesiona z ciebie na niewyklute piskle, a ty będziesz wolna. Ale może się zdarzyć, że pozostanie ci tylko tyle lat życia, ile przeciętnie żyje wilga. 7 lat. Cóż, rozumiem. Nie będzie szczęśliwego zakończenia. Ale też nigdy nie sądziłam, że mnie takie czeka. Idąc tutaj, byłam gotowa na śmierć. A ty chcesz mi dać 7 lat prawdziwego życia? To nie jest trudna decyzja. Zgadzam się. Zgadzam się bez wahania. Rozumiem. Ale na razie nie musisz się decydować. Przemyśl to jeszcze. Przemyślę. Pewnie już mnie szukają na polu turniejowym. Wracamy? Wracajmy. Ale czy ty... A, prawda. Nie mogę tak wrócić. Wybacz na moment. Możesz kontrolować swoją postać? Nie. Ale odkryłam, że woda z tej sadzawki pomaga. Na krótko, ale zawsze. Ciekawe. Chodźmy. Dowiedziałeś się czegoś? Tak. No to mów, człowieku. Przecież ja oszaleję z niepokoju. Co jej jest? Prosiła mnie o dyskrecję. Ale ja przecież chcę dla niej jak najlepiej. Może będę mógł jakoś pomóc, albo nie wiem, chociaż ją pocieszyć. Obaj mieliśmy rację. To klątwa. Pod jej wpływem twoja Vivienne zamienia się w ptaka. Jej stan się pogarsza. Bogowie, jest gorzej niż myślałem. Taka klątwa to przecież gorzej niż choroba. Mówisz, że się jej pogarsza? I co teraz? Pomożesz jej? To będzie zależało od niej. Spróbuję, jeśli mnie poprosi. Ale to się będzie łączyło z ryzykiem skrócenia jej życia do około 7 lat. Co takiego? Nie tak się umawialiśmy! To jest ciężki przypadek. Klątwa z czasem staje się coraz silniejsza. A ja jestem wiedźminem, nie cudotwórcą. Słyszałem o jeszcze jednej metodzie. Można spróbować przenieść klątwę przy użyciu odbicia w tafli wody. Ale tu będzie potrzebny udział osoby, która z własnej woli weźmie na siebie ciężar zaklęcia. Jak to? Zostać samemu ptakiem? Teoretycznie przeniesiona klątwa jest o wiele słabsza. Może się skończyć na apetycie na ziarno i dżdżownicę, ale trzeba się liczyć z każdą ewentualnością, włącznie ze śmiercią. Ja jestem gotowy oddać za nią życie. Jak rycerz króla Vridanka za piękną królową Cerro. To już wiem. Ale czy jesteś gotowy do końca życia łykać dla niej robaki? Też. Która metoda według ciebie będzie najlepsza? Jeszcze nie wiem. Ale masz chyba jakiś pogląd. Nie powiesz mi, że rozważasz drastyczne skrócenie jej życia, skoro ja chcę wziąć na siebie to brzemię. Metoda z taflą wody jest lepsza. Nie stanowi zagrożenia dla Vivienne. Oczywiście. Możesz na mnie liczyć. Ja wszystko zniosę. Ale Vivienne, boję się, że jest zbyt dumna,
żeby się zgodzić na coś takiego. Spotkam się z Vivien po ostatniej konkurencji. Porozmawiam z nią. Może się zgodzi. Liczę na ciebie. I cieszę się, że przynajmniej coś już wiadomo. To co teraz? Skoro zebrałeś informacje, możesz zrezygnować z dalszej części turnieju. Co prawda nasłucham się od Herolda, jeśli się nie stawisz na ostatnim wyzwaniu. Ale poradzę sobie. To jak będzie? Nie cofam raz podjętej decyzji. Wezmę udział w ostatniej potyczce. Zresztą Vivien i tak nie będzie miała czasu przed końcem turnieju. Słusznie. W takim razie idź się spotkać z pozostałymi rycerzami ze swojej drużyny. Czekają przy wejściu na arenę, niedaleko pola ćwiczebnego. Rozumiem. Dzięki.